Podziękowania dla patronów to dzięki waszemu wsparciu kolejne Zagrajmy w Krapa wjeżdża na kanał. G.I. Joe, jeśli masz tyle lat co ja, to pamiętasz Shauna G.I. Joe. Byli to żołnierze, jednakże nie tacy, jakich znałeś z polskich sklepów z zabawkami, upitolone w matrycach, które lepsze czasy miały za sobą, ale fajowe figurki, którym ruszały się ręce i nogi. Każdy miał swoją osobowość i był podobno mistrzem w swoim fachu. Sam miałem w życiu dwa G.I. Joe. Storm Shadow, czyli biały ninja, którego gdzieś zgubiłem, i Snake Eyes, czarny ninja, któremu odpadły nogi. Zabawki były spoko, potem była jeszcze bajka i ktoś wpadł w tej swojej przygniętej mózgownicy, że czas przenieść te figurki na film. A skoro wyszedł z tego chujowy film, budżet trzeba było podreperować, więc tym, którym film się nie podobał i tym, którzy go nie widzieli, postanowiono do gardła wepchnąć grę. G.I. Joe, Rise of the Cobra. Ciężko sobie wyobrazić G.I. Joe jako coś innego niż strzelanka, chociaż chętnie bym zobaczył grę logiczną, więc tutaj decyzja zapadła jedna, skądinąd prawidłowa, aby przenieść filmowego G.I. Joe chuj z gównem w strzelankę trzecioosobową. Gra rozpoczyna się od srogiego intro, którym jedzie sobie czołg i potem dwóch G.I. Joe sobie siedzi gdzieś tam, jakaś laska i gościu, którego twarz nieskalana została myśleniem i inteligencją. No i w bazie chyba G.I. Joe więzili jakiegoś lachona w okularach nazwanego Baronowa. I taki czarny G.I. Joe idzie sobie z nią tam pogadać i tam pyta co tam i nagle pojawiają się znikąd złowrogiej siły zwanej Kobra i zabierają i tego czarnego i tą Lafiryndę z więzienia. No i ten taki inteligentny inaczej patrzy na znaczek, na którym ewidentnie jest logo Kobry, ale on nie wie i pyta, co to jest. No co to kurwa jest? No, jebana betoniarka, debilu. Jeśli takie siły G.I. Joe bronią jedynego słusznego, najlepszego amerykańskiego narodu, no to ja pierdolę. Wolę naszych komandosów. Nie dość, że byle kto może im wbić do bazy i nie tylko zgarnąć więźnia, ale jeszcze porwać wielkiego czarnego G.I. Joe z ogromnym metalowym plecakiem. Weźcie się kurwa lepiej za uprawianie kalafiorów, a nie tam wam do wojaczki. No ale G.I. Joe zbierają się w sobie i wyruszają na misję odzyskania tego czarnego. Gra jest przystosowana dla dwóch osób, każdy wybiera po swoim wojaku. Na początku jest do wybrania Duke i Scarlet. Każde z nich posiada swoje własne ciosy specjalne. Jeśli masz innego galernika, który zechce z tobą grać, musisz jedynie przykuć go do kaloryfera łańcuchem. Jeśli nie masz, musisz grać sam, a drugim chujkiem będzie popierdalała konsola, z tym, że w każdym momencie możesz się przełączyć pomiędzy nimi. No i dobra, gra jest tak upierdolona, abyś miał jak najmniej do roboty. Zawczasu przygotuj sobie kawał plastra, który będzie ci potrzebny za chwilę. Hipek sam lokuje się na celu, można co prawda przerzucać cele prawą gałką, tylko nie wiadomo po co. Kamera jest z góry ustalona, a ty masz za zadanie kurwa biegać jak pojebany i trzymać R2 odpowiedzialne za strzał. I polecam sobie teraz plastrem zakleić to R2, bo w zasadzie przez całą planszę nie powinieneś go puszczać. Dlaczego? Bo przeciwnicy to jebane gąbki na pociski. Wytrzymują więcej postrzałów niż 50 Cent po metamfetaminie. I tak se biegniesz przez lodowy krajobraz, czasami odzywają się jakieś inne postacie, pierdolą takie farmazony, że coś tam i chuj, nic z tego nie wynika. Niektórzy mają nawet takie śmieszne niki, na przykład Blowjob, znaczy Snowjob, widocznie lubi opierdalać gałę na śniegu innym G.I. Joe'om. No więc w sumie tak se biegniesz przez tam jakieś pola i tam jacyś przeciwnicy będą i nawet dowiadujesz się, że jedni mają tarcze i trzeba je z ich spiąchy walić, ale możesz to totalnie olać. Duke ma nieskończony zapas amunicji, nieskończony magazynek, więc może napierdalać z karabinu do usranej śmierci i w zasadzie poznałeś już wszystkie niespodzianki, jakie przygotowało dla ciebie G.I. Joe. Mechanika gry po prostu inteligencją stara się nie przewyższać głównych bohaterów, bo by to ogólnie dziwnie wyglądało. No dobra, jest jeszcze kilka rzeczy, o których nie wspomniałem. Widzisz te żółte kropki? To granaty. Granaty chyba dostajesz od świętego Piotra, bo po prostu magicznie się w kieszeni uzupełniają i
ten ma na przykład granat, a inny postawi mini czołg, który jeździ i strzela, a inny coś tam jeszcze, nie wiem, kurwa, kloca zwali na środku i zacznie się w nim tarzać, tworząc nieprzestrzeliwalną skorupę z gówna. Dodatkowo masz jeszcze jeden licznik, to ten żółty w środku i nie jest to poziom obszczanych z nudów gaci, ale byłeś blisko. Jak znacznik się napełni, naciskasz trójkąt i stajesz się mega skurwysynem w takim śmiesznym kubraczku. Niby szybciej biegasz i trochę szybciej strzelasz i jesteś jakby nieśmiertelny. Do czego to się przydaje? Skłonny byłbym stwierdzić, że do chuja to przydatne. Po prostu zamiast strzelać w bossa 3 minuty, będziesz strzelał 2,5 minuty. No i to w sumie wszystko. Po ukończonym etapie dostajesz medale. Kurwa, medale G.I. Joe to nie jest byle co, ale ważna rzecz. Za nie możesz odblokować kolejnych kretynów, którymi możesz grać. Ale ciekawszy jest tutaj ten drugi licznik, procentowy. Pokazuje, ile przeciwników i całego tego gówna zestrzeliłeś ty, a ile twój ziomek. Kurwa mać, kibicowałem, aby chociaż w jednej planszy, chociaż raz mój ziom sterowany przez konsolę, chociaż raz jednego kurwa zabił jednego przeciwnika, tylko jednego. I wiecie co? Udało mi się. W jednej, dosłownie w jednej planszy mój ziomek kogoś zabił. Dzięki czemu ten jeden, jedyny raz miałem 99% zabitych przeciwników, a konsola 1%. Tak, całą robotę musiałem opierdalać sam, podczas gdy ten głupi chuj biegał i strzelał z kapiszonów. A i tak strzelał, żeby nikogo nie trafić. No, że nada w chuj. Pod koniec każdej lokacji czeka cię walka z bossem. Na lodowej mapce jest to jakiś, nie wiem, czołg z dupy wysrany, którego pokonujesz dosłownie w niecałe 40 sekund. Nawet gdy jedną ręką grzebiesz w gaciach. No i w końcu uwalniasz tego czarnego o ksywie Heavy Duty. Tutaj jakże niefortunny jest znaczek na jego plecaku HD, który okazuje się być nowym ziomkiem twojej drużyny i możesz od teraz sobie nim grać. Ja nawet nie wiem, czy chcę grać gościem, którego w pełnym uzbrojeniu z dobrze strzeżonej bazy porywa jakiś dwóch kurwa wymoczów, a ten nawet nie pierdnie. W końcu, spece z G.I. Joe, niejaki Breaker oznajmia ci, że na mapie są porozrzucane teleporty i że w każdej chwili możesz sobie wejść do tego tęgiego teleportu, który przypomina szalet publiczny płatny i wymienić na innego G.I. Joe, jeśli kaprawa morda tego, którym grasz, już ci się znudziła. Ale jak podkreśla Breaker, obydwie postacie muszą być o tej samej masie. Ma to sens, ale co z tego wynika? No kurwa, zupełnie nic. Możesz wielkiego czarnego z ogromnym metalowym klocem na plecach i w łapie z miniganem wymienić na Lafiryndę w obcisłym wdzianku i z kuszą. Czy oni ważą tyle samo? Czy ta cała Scarlet przed użyciem teleportu musi opierdolić kilkadziesiąt kilo ziemniorów ze słoniną i potem G.I. Joe pomagają ją wturlać do teleportu? Czy ktoś tu mnie, poważnego gracza, robi zwyczajnie w chuja? Jak już przeszedłeś mapę lodową i jeszcze żeś nie zasnął albo nie skończyłeś z nudów z głową w pralce, masz drugą mapkę jakiejś kurwa bazy z dupy i walczysz znowu z jakimiś chujami, potem znowu boss, tym razem jest to ten Storm Shadow, biały ninja, którego w zaciekłej, epickiej i przede wszystkim długiej 40-sekundowej walce zmiatasz z planszy. I okazuje się, że Kobra znowu kogoś tam porwała, Ripcorda. No to kurwa, Ripcorda też porwali? Czy jest tam jakiś G.I. Joe, którego Kobra nie porwała? Wygląda ogólnie na to, że Kobra to fajni, zaradni ludzie z ciekawą techniką, a nasi to jakieś kurwa ochlapusy z prowincjonalnej wiochy, którym śmierdzi z ryja. No dobra, były zimowe pałace Elzy, to teraz pustynia dla odmiany. Wygrywasz 5 peso, jeśli zgadniesz, jaka mapa jeszcze jest w zanadrzu. No więc biegasz po tej pustyni, która różni się od lodowej krainy tym, że tam wszystko było białe, a tu jest brązowe, jak gówno wypływające ci uszami po długiej sesji z G.I. Joe. I znowu strzelasz tu do jakichś leszczy i potem do jakichś baz, czołgów i chuj wie czego jeszcze. A, masz możliwość posterowania pojazdami. Co jakiś czas G.I. Joe biedaki, plebejusze zrzucają ci jakiegoś ochłapa typu Jeep, abyś sobie pojeździł. Zapyta cię, ciekawe jak spierdolili model jazdy. A, chętnie wam na to odpowiem. Zastosowano dziwny system sterowania, który w skrócie nazwałem co się tu kurwa odpierdala. Mianowicie gała w górę i jedziesz do przodu, niby okej, ale gała do góry też skręca samochodem, więc w zasadzie nie możesz jechać prosto. Jeździsz mniej więcej po takiej prostej, czyli takiej jak
jaką pokonuje Polak po obessaniu litra bimberka z gąsiora z domowej piwniczki. Tor jazdy wygląda jak wąż kurwa boa. Bo gałę trzymasz do góry, aby jechać prosto i ciągle machasz nią na lewo i prawo, korygując zakręty. No i w tył jest w zasadzie to samo. Gała w dół, jedzie do tyłu i przy okazji skręca. I tak to się fajnie jeździ w G.I. Joe. No i na tej pustyni są nowi wrogowie, a jakże, jakieś robopająki, które w zasadzie nie wiem czym się różnią, bo każdy z przeciwników w tej grze, jeśli jest z gatunku niestacjonarnych, wymaga dokładnie tej samej ilości ołowiu, czyli pół naczepy ruskiego Kamaza. No i znowu jakiś boss, tym razem helikopter, który jest trochę bardziej gąbczasty i przyjmie na klatę ilość pocisków, których waga jest porównywalna do wagi 15 Magd Gessler po sowitym obiedzie. No i tutaj jest nowa mechanika, mianowicie strzelanie satelitarnego działa. O kurwa, o kurwa. Ale już, nie podniecaj się, wyluzuj. Chodzi ogólnie o to, aby jakieś tam leszcze nie przeszli przez czerwoną kreskę. Działo się nie ładuje, nie przegrzewa, więc napierdalasz nim przez kilka minut w typów, którzy nie mają nawet najmniejszej szansy dotrzeć do czerwonej kreski. A ty w tym czasie marzysz o białej kresce. No dobra. Od czasu do czasu G.I. Joe trzymają się za ryj, jakby bolały ich trzonowce, bo niby mają kontakt z bazą i tam gadają z tym całym kapitanem i innymi. Podejrzewam, że trzymają się za japę, bo mają nadajniki w zębach, a z dupy najwidoczniej wystaje im antenka. Ja brzozo, Janek, słyszysz mnie? Mam kontakt z bazą. Halo, halo. No dobra, a co się stanie, jak G.I. Joe zginie? No kurwa, nic. Punkty straci. Wielkie rzeczy. Punkty, za które odblokowujesz jakieś chujstwa, których nawet nie chce mi się omawiać. Jakieś kurwa rysunki, profile i inne bzdety. Jak punkty się wyzerują, G.I. Joe wstaje i walczy dalej. Chryste panie, jak przejdziesz pustynię, poczeka cię jedno miejsce, w którym nie byłeś. Czy już odgadłeś, co to będzie? No tak, kurwa, dżungla. I to samo, biegniesz jak jakiś nakoksowany maratończyk, strzelasz znowu kurwa w jakieś, nie wiem, w to co już widziałeś dziesiątki razy wcześniej, z tym, że teraz jest zielono. No i na końcu czeka cię pojedynek z bossem, jest to jakiś Destro, co ma mordę owiniętą folią spożywczą przyklejoną na gówno czy coś tam, nie wiem. No i ten pojedynek z bossem, biegasz i napierdalasz jak szalony, w końcu gdy pokonujesz go i możesz w końcu odlepić plaster z R2 i myślisz, czy to już jest koniec? No niestety nie, ale końcówki już wam nie pokażę. Bo na końcu gra oznajmia nam z rozbrajającą szczerością, że jest jeszcze jedna misja, ale aby się jej podjąć, trzeba zebrać wszystkie wcześniejsze znajdźki. Oczywiście o potrzebie zbierania tego chujstwa dowiesz się na samym końcu gry, więc musisz od nowa to wszystko dymać. I to Lodowe Królestwo, i pustynie, i dżungle, i te bazy obrzygane. Ja już nie dałem rady. Zabrakło mi chęci do życia, bo G.I. Joe to gra, która wysysa z ciebie siłę życiową. Autentycznie. Oprawa, no ja pierdolę, to obraza dla PlayStation 2, wszystko smętne, nudne w chuj, twórcy zamaskowali, abyśmy za dużo z bliska bohaterów nie zobaczyli, bo tak ogólnie tam nie ma co oglądać, ale raz mi się udało, zerknijcie na tą animację strzelania, no ja pierdolę. G.I. Joe to przykład gry, w której absolutnie nic nie bawi, choć grę można ukończyć w 3,5 godziny, nuda jest wręcz epicka. Jeśli gra nie powstała po to, aby wycisnąć trochę hajsu z chujowego filmu, no to ja nie wiem. Wstyd kurwa mi byłoby się w ogóle pod tym podpisywać. Twórcy powinni zapierdalać na galerze. Gra zrobiona przez kretynów dla kretynów. Nie wiem, czy marka G.I. Joe miała potencjał na kreskówkę, ale chyba trochę tak, ale kurwa gra to już przekięcie pały totalne. Możliwe, że i dałoby się coś z tego wykrzesać, ale nie w taki sposób. A i na koniec słynne zawołanie G.I. Joe. Po chuju G.I. Joe. I na koniec mam dla was zadanie domowe. Trzeba przygotować naszych polskich G.I. Joe. Ja przygotowałem dwa przykłady. Pierwszy to Konono. Zabija odorem z paszczy, może wezwać Light Boży. W ramach bonusu G.I. Joe zrzucają mu Opla Astre. I drugi to Tiger Bonzo. Pluje totalnie na przeciwników, hakuje płyty główne, cios specjalny, rzut słoikiem majonezu. A w ogóle tak naprawdę pracuje dla kobry, którą można wezwać, aby ta strzelała z laserowych oczu.